Nie oszukujmy się, jest to bardzo wygodne. Kupujesz saszetkę o bardzo długiej dacie ważności, zabierasz ze sobą w podróż, bo praktycznie nic nie waży. Otwierasz, używasz, kiedy chcesz, bez brudu. Po wszystkim wyrzucasz i zapominasz. Prawda, drodzy influencerzy? Dzisiaj postaram się opowiedzieć, co tak naprawdę kryje się za tymi 15 minutami luksusu. Może i ta maseczka odmłodzi Was o 10 lat, ale na pewno nie jest przyjazna dla środowiska założenia jest produktem jednorazowym, po wszystkim zostaje nam milimateriałowa saszetka, sama maseczka i czasami e, saszetka foliowa, w którą zawinięta jest ta maseczka. I tak naprawdę nie wiadomo, co z tego nadaje się do recyklingu. Producenci też o tym nie piszą na opakowaniu, więc prawdopodobnie w większości przypadków wszystko wyląduje w śmieciach zmieszanych i potem skończy swoje życie na wysypisku. Rozłóżmy wszystko na czynniki pierwsze. Wielomateriałowa seszeczka, która składa się z połączenia plastiku i aluminium, prawdopodobnie nie zostanie poddana recyklingowi, bo takie materiały są bardzo trudne w recyklingu. Sama maseczka może być i wykonana np. z bawełny czy bambusa, więc jest to, są to materiały pochodzenia naturalnego, które ewentualnie nadawałyby się do kompostu, ale jeśli producent nasączył je esencją, która zawiera syntetyczny polimer, co jest nierzadkie nawet w przypadku polskich producentów, to już taka maseczka zawiera plastik, i nie nadaje się do kompostowania. No i nie oszukujmy się, nie mamy prawa wymagać od zwykłego kowalskiego, żeby czytał składy. Tym bardziej, że te składy tych maseczek w płachcie są kilometrowe, i nawet gdy youtuberki, które uważają się ze świadoma ekologicznie i czytają składów, no to nie możemy tego wymagać od. Przeciętnej osoby, która kupuje taką maseczkę w drogerii i tak wszystko skończy w śmieciach zmieszanych, gdzie Ostatecznie skończy swoje życie na wysypisku i będzie uwalniał metan, który jest gazem cieplarnianym. Warto jeszcze wspomnieć o samym procesie produkcji tych masek, który, jak twierdzi ekspert z NRDC, może być jeszcze bardziej uciążliwy dla środowiska niż samo opakowanie, które zostaje po takiej maseczce. I jeśli już jesteśmy przy produkcji, warto wspomnieć o tym, że trzy lata temu wyciekła do sieci im pewna informacja razem z dokumentacją zdjęciową, że maseczki w Korei składane są w domowych warunkach w bardzo niehigieniczny sposób. I tak, możemy zobaczyć zdjęcia masek składanych na kartonach z recyklingu bez rękawiczek z dodatkiem włosa. W sieci można znaleźć też wiadomości od kobiet z dokumentacją zdjęciową, które skarżyły się na wysypkę po użyciu takiej maseczki. Jest jeszcze jeden ultra istotny punkt, o którym trzeba pamiętać zawsze. Jest to etyczność. Ludzie, którzy składali maseczki koreańskie na bocznej linii produkcyjnej, stali się ofiarą wyzysku. I tak możemy znaleźć informacje od pracownika, który składał takie maseczki, że za złożenie 1200 maseczek koreańskich otrzymywał on równowartość 3,21 dolara. Niestety prognozy są bezlitosne, bo mamy jednorazowe społeczeństwo. I zakładają, że od teraz do 2026 roku rynek maseczek w płachcie wzrośnie dwukrotnie i osiągnie w 2026 roku równowartość 551 milionów dolarów. I oczywiście wiem, że od używania maseczki w płachcie od czasu do czasu świat się nie skończy, ale jeżeli jest ona stałym elementem waszej pielęgnacji, może warto zamienić ją na jakąś ekologiczną alternatywę. I nie mam tu na myśli tylko na przykład maseczki z glinki, z proszku, którą można kupić w ekoopakowaniu, no bo jednak, no, nie oszukujmy się, jest to dużo bardziej brudne rozwiązanie od takiej saszetki z maseczką w płachcie. Mam tu na myśli to, że znalazłam w internecie różne przepisy na Eko maseczki w płachcie, które nie wymagają kupienia maseczki w saszetce i ja sama nigdy nie używałam maseczek w płachcie i nie używałam też tych eko alternatyw, dajcie znać, jeżeli jesteście zainteresowani, mogłabym je na przykład przetestować. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że od dzisiaj maseczki w płachcie będą na Was działały jak płachta nawyka. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas, do następnego filmiku, pa!